Na razie bardzo gładko. Przypomnę tym, którzy będą siedzieć w curlingu, że nie wystawiamy rączek, nóżek na zewnątrz dla bezpieczeństwa, ale już zbliżają się do mety. I proszę, jak razem, od razu lepiej. I uwaga, uwaga, jest. I jedziemy. Najpierw powoli, jak rzut w ociężale, ruszyła maszyna i poszło. Boże. Prosimy zawodnika w curlingu, żeby nie uśmiechał się z otwartą buzią, bo łapie za duży opór powietrza. I blisko mety, blisko. I przekroczy. I poszli. Konkurencja jest pomyślana tak sprytnie, żeby nam zawodnicy pozamiatali boisko. Przepraszam, lodowisko. Mamy piękny upadek. Ale nadrabiają, nadrabiają. Rzucają tym biednym dzieckiem. Kurwa pracuje na wyrazach. Andrzej popycha sprawę do przodu. Mamy pierwszy wiraż, troszkę nam zwolnili. Ale jest prosta. I jedziemy po prostej mocno. Oj, masz! Tato chciał usiąść na curlingu. Wetknij! Brawo! Ostatni wiraż i Maja jest już na mecie w czasie około. Proste rozmianę i już jest prawie meta. I jest! Mieliście największy curling, ale daliście radę. Ale za to właśnie wybrzmiał. Wiktoria ma inną technikę. Postanowiła plecami walczyć z oporem powietrza. Zupełnie jak na razie słusznie. Brawo, Wiktoria. Ale teraz przyspieszyli. Uwaga na bandę. Dziecko z tyłu, dziecko z tyłu. Zabieramy dziecko. Dopchnąć. I jest. Ta brameczka czerwona tutaj, czerwona pomiędzy tyczkami, jest to strefa przekazywania sobie pałeczki. Pałeczka jest czysto w naszej wyobraźni. Wystarczy się klepnąć. I teraz. Pierwszy zawodnik wykonuje nic więcej jak tylko okrążenie toru. Czyli możecie wybrać sobie zawodnika, który dobrze jeździ na łyżwach, jest szybki i tak dalej. Zwykłe okrążenie toru. Drugi zawodnik ruszając po klepnięciu wykonuje, tak jak macie tutaj na środku, slalom i z powrotem również wraca slalom. Czy gdyby nie tak, wszyscy widzieliśmy rozdziane włosy przy tej prędkości. Jedzie skuba. Brawo, kuba. Kuba jest już, kurczę, prawie na końcu. I kuba. Nie dotykamy tyczek, bo to kosztuje 5 sekund. Ale proszę, nie musiałem tego nawet mówić. I z powrotem również strzał. Brawo. Brawo! No i teraz wszystko to, co fajnego dzieci zrobiły, to zepsuje tata. I co? Nie mówiła? I jedziemy. Ale no, nadrabia tata. Po prostu nie zapominamy pani za to.
Super. Jedzie za to, jedzie. I czy strzał będzie w bramkę? I nieźle. Oj, ale nikt nawet tego nie zauważył. Tak szybko się podniosła. Brawo, Karolina. Brawo, brawo. Nadrobiłaś wszystko z upadku. Brawo. I klepnięcie, Karolina. Yeah. I slalom. Przypominam, nie do tej kamery. Już w blokach startowych oczekuje Nestor rodziny, który jak widać krążek nie jest mu obcy. No rzeczywiście! Kurczę, blaszka! Idę, co? I mamy gol jeszcze na koniec! Ta drużyna szykuje. Poszła! Widać tylko taki fioletową kreskę, bo tak pędzi. Smugę nawet można by rzec. I przekazanie, tak. Ja myślę, że dla atrakcyjności zawodów Ania z powrotem slalom możesz tyłem wykonać. Aj, 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 aj. A liczyłem, że się da sprowokować. A teraz proszę. Wayne Grecki, prosto z NHL. Jedzie, jedzie. Brawo, dawaj. I bramka będzie tu, nie? Mamy w bramce, ale zawodnika. O, brawo! I synu ruszył, synu jedzie! Konrad! Pamiętaj, Konrad, że najbardziej opłaca się trafić w bramkę. Jedziesz. I brawa! Jeszcze boruj się moim głupom. Jedź! Dawaj, Kamil! Wszystko jeszcze nadrobisz! Dobrze, Kamil, dobrze! Spokojnie teraz, żebyś wyhamował. I jedziemy! O, było coś naprawdę wspaniałego! Pantomima na wodzie! I mamy hokeistę. Dobre panowanie nad krążkiem. Widać, że jeździł w rosyjskiej rewii. I będzie gol? Jest! Z podrzutką jeszcze na datę. No to proszę. I poszedł Szymon. Zobaczyć, że zawsze najwięcej problemów nam stwarza pierwszy wiral, a po razie wszystko idzie dobrze. Jak po lodzie. Dawaj, Szymon! Brawo, Szymon! I rusza brat. Brat jak ma na imię? Mateusz. Zastanawiam się, czy to Mateusz mija tyczki, czy tyczki schodzą z drogi Mateuszowi. No i proszę, pora na hokeistę. Pora na hokeistę. No proszę, na spacerek z krążkiem sobie pan wyszedł. Powalczyć mi o czas, proszę! Jest to specyficzny tor jazdy. Przy tym... O! Brawo, trafił! Pachołka, plus 10 sekund i ruszyła. Proszę zwrócić uwagę, że torebka jest po lewej stronie, czyli wiraż. Na wirażu zdecydowanie pomaga.
a ten ciężarek 5-kilogramowy w torebce też spełnia swoje zadanie. I proszę, i córka teraz. Ponadrabiaj troszkę. No brawo! Na razie nie ma żadnych punktów karnych. I miejmy nadzieję, że tak zostanie. I przekazujemy sobie. I ruszył. A kto to za rodzina nam się tam jeszcze szykuje? Jeszcze rodzina Mikołajczyk już jest, mam nadzieję, gotowa. Dobra, ale nie tam! 5 sekund kary. Ale ruszył Aleks. Aleks ma czas. Uwek, Aleks. I teraz mama. Mama, mama, mama. Mama, mama. Od razu widać, że naprawdę jeździła w rewi ładnych parę lat. I teraz tato. Tato, który w zeszłym roku przeprowadził się do Polski prosto z Kanady, więc spodziewam się, że tutaj będzie niezła jazda. Bardzo dobra jazda. I czuję, że jeszcze bramka wpadnie. I mamy! Rodziny Bukała. Nieźle! Albo rozebrać dziecko. I jedziemy, drugi rzut. Pierwszy był lepszy. Ale... No! Ja wiem, że kości pneumatyczne, dlatego niewiele waży. I proszę. No i teraz będzie lepiej! Zero! Dziadek i wnuczka! Będzie dobry rzut! I proszę! Sorry. I pierwszy rzut okazał się tego dobrze. I jadą. Dobrze. To leci. A dobrze. Jazda. Obstrzelana tarcza z dwóch stron. No i będzie mocno. I jedziemy. Będzie dobrze. Troszkę mocno. Dobry kierunek, ale troszkę mocno. Umościłeś się już? Pojedziemy. I chyba ten za mocno. A nawet jeszcze mocniej, tato. Będzie. No zdecydowanie. Jedziemy. Wszystko wiadomo. Również dobry rzut. Ale za mocno. Ale
pamiątkowy dyplom oraz coś słodkiego, żeby uzupełnić te kalorie stracone dzisiaj na lodowisku. Brawo, mama! Miejsce siódme, 10 punktami więcej, to była drużyna Rojek, Szymon, Mateusz i Jacek. Ale przypominam, że wszyscy jesteście w pierwszej dziesiątce. Pierwszej ósemce? A dlaczego czterech zawodników? Szymanowscy, Anna, Tosia i Grzegorz. I brawo! Ale nie zmienimy wam już miejsca. Miejsce piąte. Rodzina Bugla. Emilia, Natalia, Andrzej, Wiktoria. Dojechali jako jedni z ostatnich, a nawet ostatni. A tu proszę, piąte miejsce. Co będzie, jak zaczną trenować? 190 punktów. Rodzina Mikołajczyk. Dagmara, Rafał, Olek i Max. Roku 2013. Miejsce drugie. 200 punktów. 200 punktów kosztowało miejsce drugie. I jako pierwsza z tej grupy poprosimy tutaj rodzinę Ślusarczy, Karolina, Grzegorz, Andrzej. Również 200 punktów. Rodzina Bukała, Anatol, Konrad, Maja. Przypomnę, że w plecaku są, tu na pewno trochę się ucieszę, bo są tam materiały ze samolotu pojazdowego. Panie Tomku, gratuluję, naprawdę. Bienvenue, c'est Joe.